Stoj tu! O, idzie, idzie. Animatronik świnka, animatronik kura. Chcą nas posmerać po prawej stopie! Juniorski, jak animatronik poliże cię po prawej stopie, to padnie ze smrodu lol. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Agnieszka, Julka, Julka, Krzysztof, ktoś XDDD, Kuba, Maryniak, Szymek oraz Szymek Games za te 7 pięknych fanartów pozdrawiam! No a teraz wyślij koniecznie twój fanart na fanart.juniorski@gmail.com. No siemanko, uszydowanko, z tej strony to mi and welcome back to Roblox! Dokładnie moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj po raz kolejny do Robloxa, tym razem tryb The Barn Stars. Kiedy pilnie pracujesz w Barns of Bliss, najbardziej znanej rodzinnej jadłodajni pokolenia, ohydna obecność czai się w cieniu. Musimy uciekać przed wielką kurą, musimy uciekać przed wielką świnią. Jak sami widzicie, dzisiejszy odcinek jest mega straszny, oglądajcie koniecznie cały. Jeżeli chcecie więcej takich horrorków, zostawcie koniecznie 2000 łapeczek w górę, napisz koniecznie w komentarzu hashtag świnka, a ja być może zaserduszkuję twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Lecimy z tym, bebe! 11.59. Zobacz w ogóle, że w prawym górnym rogu mamy listę graczy. Juniorski, Konal, Max, Juel, siemanko i Unknown Soul. Jak sami widzicie, mamy 3 serduszka. Dobra, co my tutaj musimy robić? Sam widzisz, że tutaj mamy tlen i most. Dobra, telefon. Odbieramy telefon. Hej szefie, czekaj, mogę nazwać cię szefem? Nawet nie wiesz, jak długo na ciebie czekałem. Witaj. Przepraszam, czy ja cię znam? Jestem twoją asystentką. Możesz mówić do mnie, nie możesz się doczekać, nie możesz się doczekać współpracy z tobą. Nie zatrudniłem jeszcze nikogo, plus nie potrzebuję asystenta. Myślę, że masz zły numer. Oczywiście, że mnie zatrudniłeś. Pracuję tu od wieków, a prawda jest taka, że mnie potrzebujesz. Kocham cię, no ja ciebie też kocham, ja ciebie też potrzebuję. Aha, okej. Dobra, czekaj, bo tutaj mamy jakąś planszę. A, i to są te wędce niby. A, i to dodaje tlen. To nam tlen dodawało, to. Widzisz, to nam... No, to musi być włączone. I to musi być włączone, aha, jeżeli coś usłyszymy, to wtedy zamykamy te wenty, ale tlen się tak jakby tutaj zmniejsza. Dobra, tutaj się zamyka, no jak to ma miejsce właśnie we Five Nights at Freddy's. Tutaj się otwiera, tu się zamyka i mamy tak. Shut the vents if you hear any noise. Can't risk letting them in. Tu w ogóle też coś jest, 1, 2, 3, 4. Follow the sequel. Słyszałem jakieś krzyki. O, to może trzeba wenty zamknąć? W ogóle nasz gość głowy nie ma. No ja właśnie to teraz właśnie widziałem i się zastanawiam, o co w tym chodzi, nie? Follow the sequence. A, czyli że raz, dwa, trzy, cztery. Coś musimy tutaj odgarnąć. Później tutaj jest, patrz. Fuse. When you hear a mascot inside the vents, close the lever immediately. Jest. A, nie, on jest w wentach. Bo teraz nawet coś wyskoczyło, że ona jest w wentach i zobacz, że tlen nam strasznie szybko spada. Ale chyba już możemy otworzyć z tego, co mi się wydaje. Znowu idzie w wentach. Gdzie są te wenty? Właśnie nie widzę tych wentów. A, nad nami? Nie wiem. O! Idzie coś. Tu idzie, tu idzie. Tu zamknąłem. Stoj tu! O, idzie, idzie. Oh my god! Kto to był, ty? O, zauważyła mnie, idzie zauważyła mnie, idzie tu! Zamykaj drzwi! O, ja cię! Wydaje mi się, że w pierwszej nocy na razie musimy sobie tutaj testować. O nie, ona tu stała cały czas! Aha, okej. Ja się może przejdę i zobaczymy, czy ja gdzieś się tutaj mogę ukrywać, bo ja tutaj widzę jakieś szafki, jak w dorsach. Co to jest? A, ukryj się w maskotce możesz! Aha, możesz chować. Okej, dobra, to już wiemy, że w maskotkach możemy się ukrywać. Tu w ogóle są jakieś drzwi. Pokój menedżera, wejdź. Okej. Jesteśmy w pokoju menedżera. Idziesz ze mną, czy zostałeś gdzieś tam? Patrzyłem tutaj. Bo my tutaj generalnie też mamy kamery. Niewidzialny. W którym jesteś miejscu? A, bo ja teraz nie mam zasięgu, czy ja nie mogę używać tutaj kamery. Kamery możesz używać tylko i wyłącznie, gdy jesteś w biurze, ponieważ tam mamy Wi-Fi. Więc najprawdopodobniej od nocy drugiej był... O, jakiś wykrzyknik. Dobra, czyli trzeba iść teraz zrestartować prąd. Oh my god, gdzie jestem? W jakimś zamrażalniku jestem, ty. O, bateria, mam baterię, ale muszę iść teraz szybko garnąć ten prąd. Ile tutaj świń wisi, ty. Gwiezdny żeton jakiś otrzymałem teraz. Dobra, jestem na sali zabaw. Jestem w jadalni. No to gdzieś, spróbuję. No później tam będziesz miał wejście do sali zabaw. I wydaje mi się, że gdzieś już tutaj te bezpieczniki będą. Dobra, jestem w przedpokoju, generator this way.
Jest napis! O, i są bezpieczniki. Skrzynka bezpieczniki. Co trzeba robić? Właśnie ja się zgubiłem trochę. O, jestem, pok generatora. Ty, no, pojawił się, no tu. Właśnie, trzeba go obserwować. Aha, trzeba na niego świecić światłem. Dobra, i on wtedy znika. Okej, okay, skrzynka bezpieczników. O nie, gadaj, że... Jak się stąd wychodzi? Bo on trzeba obserwować cały... Aha, czyli ty jesteś ze mną, tak? Tak, to jest ja to, będę. Dobra, to ja mogę wykręcać bezpieczniki, bo ja się mega długo wykręca. Te bezpieczniki się tutaj wykręca 16 minut, nie? Ale najgorsze jest to, że jak my będziemy sobie we dwóch grać, to jak ja tutaj przyjdę sam, to będzie lipa. Bo tego się nie ogarnie. Tak, miała go odkręcić właśnie. Dobra, mamy to. Mamy już prąd? Dobra, możemy wracać. Tylko musimy teraz na tego animatronika uważać, nie? Który gdzieś tutaj może chodzić. No teraz jak się światełko świeci, to jest wszystko fajnie, pięknie, si. Tylko, że gdzieś ten świniozaur może tutaj chodzić, już nawet muzyczka się zmieniła. O, bateria, podniosę sobie baterię. Słyszysz ją? No właśnie, słyszę taki abien. Ja sam uciekam. Pokój menedżera. Ja zostałem od razu. Dawaj, i to gdzieś tu było, nie? Tu. I tutaj mamy pokój kontrolny. O, o. Dobra, jesteśmy. Chowamy się. Dobra, udało się. Mocy mamy w ogóle 50% i musimy poczekać, aż tam wybije godzina 6. Znowu ktoś przez wenty idzie, ja zamykam wenty. Ja nie wiem, skąd ona się pojawia, czy gdzieś tu u góry? Nie wiem dokładnie... O! Znowu. Nie gadaj, że zaś prąd ja cię. Oh my god, on tu idzie! On teraz tu chodzi. Serio? No. Oh my god! Jakaś cika tu teraz chodzi! Jaki obesrołek ty! Użyj swojego sprintu, aby uciec maskotką. Nie, no na ser, ale to co, ja już nie mam życiek? Dobra, jestem. Czekaj, bo gdzieś tutaj była bateria, nie? I znowu musimy iść do tego generatora. A, i tutaj są wenty teraz otwarte, widzisz? Czyli ta maskotka może przez wenty przechodzić. Dobra, dawaj ze mną do tego generatora, bo jeden musi obserwować maskotkę, a ja muszę teraz tutaj wykręcać te bezpieczniki, nie? Dobra, i teraz muszę pociągnąć ten rygielek. I mamy moc, także jest spoko, możemy wracać. Ale ja ci powiem, troszeczkę boję się tej gierki, nie? Ona jest taka... Tak samo. Mega straszna, bo nie wiesz, kiedy coś ci tutaj gdzieś wyskoczy. Niby jesteśmy w tej zamrażalce i gdzieś tutaj wśród tych szynek może się pojawić jakiś potworek. Dlaczego tu jest znowu ciemno? Ja myślę, że tutaj będzie jasno. Światło. Kuchni? Kuchni chyba nie ma światła ogólnie. Dobra, to wchodzimy teraz tutaj, pokój menedżera. Miejmy nadzieję, że uda nam się przejść pierwszą noc, ponieważ w tej gierce są tylko i wyłącznie 3 noce. O, idzie wentę. Co to za kurczak był ty? O! Ja! Cię mi straszy! No nie! No pilnujesz drzwi, nie zamknąłeś drzwi, dlaczego? Ja generalnie cię teraz obserwuję, ponieważ ja chyba leżę, nie? Co się dzieje? Jest 5:59. No. Ej, czy ja jestem teraz animatronikiem jakimś, czy co? 5:59 i co trzeba teraz zrobić? Jest 6! Jest! Udało się. Udało się tobie, bo nie zamknąłeś drzwi i mnie już zabili. Tutaj, tu jest nas druga. Halo, gdzie ty idziesz? A tu. Aha, zakończ noc pierwszą, aby odblokować. Nie, no na serio? No bo co, ty tych drzwi nie zamknąłeś. Dobra, ktoś idzie. O, oh my god! Nie, co się stało? No, kurczak wszedł. Ja się ukrywam do maskotki. Czy ja mogę po prostu w tej maskotce siedzieć cały czas? Ty już umarłeś? Nie. No, zjadło mnie. Poziom, a nie, muszę wyjść, bo jest poziom tlenu też. Ale wiem, czego przy drzwi nie zamknąłem, bo to trzeba przytrzymać, jak kliknąłem. No, my god, wenty. Dobra, zamknąłem wenty. Już na razie chyba nikogo nie ma. O! Oho. Prąd padł, ale musimy iść we dwójkę najlepiej, nie? Bo tam ta maskotka wychodzi. No, idę z tobą. I prąd zrobiony, proszę bardzo, możemy uciekać. Idzie, zamykaj! Nie tu! Nie zużyłem! Oh my god! No nie, no o co chodzi z tymi świniami? Czy my musimy pochodzić? Za szybko. Wydaje mi się, że my musimy po cichutku chodzić, żeby one nas nie usłyszały. Myśmy po prostu biegli, dlatego ona też tutaj wbiegła. Słuchaj sygnału dźwiękowych, nie no na serio, przecież ona stała pod drzwiami. Pojechał u ciebie. O! Nie no na serio! Ja się ukrywam do maskotki. Znowu prądu zabrakło, nie no, na serio, na poważnie? Wydaje mi się, że ta maskotka już teraz zniknęła, z racji tego już prądu nie ma, ale nie jestem pewien. Dobra, wchodzimy do pokoju menadżera, idziemy naprawić prąd po raz kolejny. Oh
my... Jak ona mnie straszy, nie? Ale to co, trzeba po prostu na nią świecić, czy co? Tak, świecić. No ale za chwilę... zniknąć. O, co? Okej. Okay. Oh my god! No dostałem jumpscare'a! No przecież to nie działa, ej! Świeciłem cały czas na nią latarką i to nie działa. Dobra, słyszę coś. No ale co je... No patrz, ja znowu na nią świeciłem i to nie działa! Tomorrow. A jest 5:59, dawajcie już szóstą, no. Oni to teraz no, specjalnie będą tą ostatnią, ostatnią minutę będą przeciągać na bank, na 1000%. Bo tak jest zawsze. Pa, jak chodzą wszędzie ty, po lewej i po prawej. Tu kurczak chodzi, a tutaj świnia chyba. Jest szósta! Udało się. Brawo, noc pierwsza, kurde ty. Po 54 minutach, nie? Moi drodzy, noc druga, czy... O, telefon, zadzwoń. To teraz ja muszę do niego zadzwonić? Dlaczego no. My do niego musimy dzwonić? A czy czas już leci? 12:01. Dobra, 516-892-015. Spróbujcie zadzwonić na ten numer. Zobacz, kto zdecydował się do mnie zadzwonić. Przestraszyłeś się? No trochę tylko się przestraszyliśmy, kilka razy. Te gwiazdy mogą być całkiem niezłe. Takie gwiazdy. W każdym razie skuć się na naprawianiu tego miejsca. Nie musisz się martwić o te maskotki. Jeszcze. Przejdźmy przez ten most, kiedy tam dotrzemy. Kim oni są, te maskotki? Nie mogę ci tego powiedzieć. Okej. Okay. Staraj się trzymać dystans. No to super. Będziemy najprawdopodobniej tutaj też musieli hurry, czyli bardzo szybko naprawić oxygen. Więc ja szybko sobie na mapie sprawdzę, gdzie to jest i trzeba wejść tu, manager, dining area i w prawo. Jest oxygen tanks. A zobacz w ogóle sobie kamerę numer 20. Tam jest dosyć strasznie, ci powiem. Tam nic nie słychać, tylko jakieś takie dziwne rzeczy się dzieją. Tak jakby kamera po prostu nie działała. Ale no dobra, skupimy się teraz, moi drodzy, na drugiej nocy, ponieważ musimy przejść wszystkie trzy, na razie są trzy w tej gierce. Nie było muzyki teraz! Ja czekałem na tą muzykę, nie? Aż się zrobi takie dym. Dobra, poszedł. Jezu mnie. Prawie, o. Co się dzieje? Czyli oksygen trzeba zrobić. Ale tutaj ta świnka chodzi. Jeszcze biega, no. Więc wiesz co mi się teraz wydaje? Że ja muszę sam stąd wyjść i chyba szybko tam muszę polecieć. Dobra, tu... On na razie u mnie biega. Dobra, spoko, ja już jestem w jadalni. Ciekawe, czy ta kura tu będzie? Nie, tutaj tej kury nie ma. Employees only, czy to było tutaj magazyn? Dobra, jest, mam. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, mamy to, możemy wracać. Czyli tu się takie minigierki robią jak w tym, jak w Poppy Playtime. Ty, ale najgorsze jest to, że tutaj gdzieś te maskotki chodzą chyba, nie? Są tu? U mnie chodził ciągle. Dobra, ale później zniknął. Pierwsza 05 dopiero jest, naprawdę? Aha, okej. Okay. Ty, ale ja mam do... Jadalnia, dotrzyj do jadalni. Czemu ja mam teraz taki event? No jestem, no i co? Wyczyść jadalnię! Co ty gadasz do mnie? A, bo tu są śmieci w... Aha. When you hear a masker nearby, hide in the personal suits to avoid getting... Gdzie są... Aha. Czyli musimy się ukrywać w tych maskotkach. Dobra, ja się chowam. Ukryj. No nie działa to! Dobra. Jakimś cudem zadziałało. I co dalej? Jest tutaj gdzieś, czy co? Bo mi już tlenu brakuje. Nie słyszę już. Mi tak samo. Ty, bo tu jest w ogóle jakiś... A, no, że się możemy ukrywać. No dobra, ale ja tutaj sprzątam i to tak jakby nie działa. Patrz, czystość, zbieramy to? A, bo ja muszę zmienić ekwipunek na... O ja cię. I to trzeba mi... Zatrafiać. Oh my god, nie gadaj! Nie no, na serio tutaj trzeba się... Ja nie trafiam. Ja też się. Dobra. O, udało się. Dobra, mi też się udało. Jest, pojawia się kura. Dobra, to ja się chowam. O, co to było? To oznacza, że ona już zniknęła? Może jak, nie jak wiem, jest ona taki... mi pod ziemię wpadła. No to możliwe, że jak jest po prostu taki dźwięk, to znaczy, że ona już zniknęła. Ty, musimy się pospieszyć, bo mamy dopiero... Nawet nie mamy połowy posprzątanej. Idzie, idzie. Dobra. Ukrywaj się, no to nie działa! Tam jeszcze jest jedno błotko do ogarnięcia. Ja jestem ciekawy w ogóle, gdzie ja się teraz zrespawnię. Czy u ciebie, czy tutaj? W ogóle jest 3:33. Dobra, świnia się pojawiła. Chciałem się na ciebie popatrzeć i się świnia centralnie przed mną pojawiła. O nie! O ja cię. Nie no, spoko, że ona gdzieś tam jest, nie? U mnie chyba jest. O,
Ach, ja mogłem uciekać z tobą, nie? No ja już straciłem kolejne życie, ja tego nie przejdę znowu, no! Ostatni raz prąd i stąd uciekniemy, noc druga, bo jak nie, to będziemy musieli ją jeszcze raz przejść, bo chcemy wszystkie noce przejść na tym odcinku. Wiesz, tak. Że tu jest fuse'ów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I na bank będzie trzeba jeszcze raz iść zrobić tlen. Dobra, zrobiłem, załączam prąd. I możemy uciekać. Dobra. 4:30, nie, na serio jeszcze chyba jeden event będzie, na bank z tlenem. Drzwi się nie da zamknąć. Zbugowało mi się. A ja mam jakieś lagi. Nie wiem co się dzieje, ale nie umiem zamknąć teraz drzwi. Co się dzieje? U mnie ciągle zamykałeś i otwierałeś. No, a ja miałem po prostu cały czas otwarte, nie? Ej, bo już się świeci coś na czerwono, zobacz. Włączył się tryb awaryjny, ty. Żeby to teraz za szybko nie schodziło. Minuta. O, minuta. Miejmy nadzieję, że to przejdziemy i lecimy na noc trzecią, no. Dawaj tą ostatnią minutę, ileż to może trwać, no. Wydaje mi się, że gra od nas wymaga... O nie, jest. Jest. O, jest. Udało się, noc druga. Lecimy na noc trzecią. Aha, okej. 11:59, 12. Jestem w ogóle teraz ciekawy, czy my będziemy musieli do niego zadzwonić, czy on do nas zadzwoni. Podejdźmy do sławki. O, nic się nie dzieje. O... O jest, dobra, odpowiedz, co teraz się stało? Jak ci leci, szefie? No jesteśmy już na trzeciej nocy. Co do tego mostu? Wygląda na to, że nie doceniłem, jak dzikie urosły. Jaki zaś most, ej? Cóż, każdy może dokonać błędnych obliczeń, prawda? Jaki most? Tu storage? Racja, to nie jest śmieszne, no to nie jest śmieszne. Rozłączył się? Rozłączył się, po prostu się rozłączył, no. O. Dobra, ja podchodzę do swoich drzwi, pilnuję wentów. Wydaje mi się, że będzie trzeba dzisiaj zrobić dwa razy moc i dwa razy tlen. I wtedy przejdziemy noc trzecią. Ewentualnie będzie jeszcze jakiś mały event typu sprzątanie. Aha, okej. Co to było? Dotrzyj do magazynu. Ja wiem, gdzie jest magazyn. Storage, no to trzeba iść tu, nie? Do kuchni. Teraz do jadalni. I trzeba przejść tutaj przez employees only, czyli przez magazyn. No jesteśmy. Jesteś za mną? Jestem, jestem. Ja się tu mega boję. Dobra, jesteśmy. Zorganizuj pudełko w magazynie. Retrain from moving when the lights are off. Okej, dobra, trzeba dopasować pudełka, ale nie możemy się ruszać, gdy światło nie działa tak jakby, nie? Aha, pudełko z... oh my god, o nie, nie gadaj. To jest, ej, to jest mega ciężkie chyba. No. Bo tu jest umieść pudełko, pomarańczowe, owalne pudełko. Owalne jeszcze? To tutaj trzeba jechać według kolorów i według tych. O nie, tu jest gwiazdka, bo tu jest, żółtej gwiazdy. Tu jest pentagon. Gdzie to? To jest to zielone? To zielone. A pomarańcz, pomarańczowe jest tu. Ale ty możesz podnosić pudełka jak ten, jak światła nie ma. Nie możesz się po prostu ruszać. Limit czasu, sekunda. I co teraz? A po prostu nie wykonaliśmy tego zadania. A, czyli nie dostajemy chyba za to żadnych punktów. Ja myślałem, że my to musimy wykonać. Coś się zbugowało, czyżby tutaj jakiś animatronik za chwileczkę przyszedł? Nie, chyba nie. Ty, ja myślałem, że my zginiemy. Oh my god! Oh my god! Otworzyłem drzwi i kurczak był! I on nie wiedział, o co chodzi i dopiero mnie złapał po 3 sekundach. Zawsze sprawdzaj otwory wentylacyjne w sterowni. O czym ty do mnie teraz piszesz? Dotrzyj do jadalni, znowu będzie trzeba sprzątać chyba. Dobra, jesteśmy i co teraz? Dotrzyj do jadalni, wytrzyj jadalnię. Limit czasu 6 minut. Dobra, ostatnie błotko chyba tutaj jest u mnie. Ale słyszę świnie. W party room. Nie wiem, czy on się teraz tutaj pojawi, czy też nie. Ile mam żyćka? 2 serduszka, dobra, ryzykuję. Mówiłem, że się pojawi, no! Złapał cię? Złapał mnie, no! Rób te błoto, ja zostaję już w tym biurze, no, bo mi zostało ostatnie serduszko, a za chwilę przejdziemy noc trzecią, nie chcę grać kolejną godzinę w tą grę! Światło murga. Za chwileczkę będziemy musieli jeszcze iść prąd naprawić, tak mi się wydaje. Ale została nam minuta. Ciekawe, czy gierka powie nam, idźcie naprawić prąd jeszcze? Czy za chwilę będzie 6? O, tutaj u mnie przestało mrugać. Dobra, jest! Tyka już! Mamy, to noc trzecia. Udało się. Brawo. Tylko nie udało nam się z tymi pudełkami, to było dosyć ciężkie jeszcze. My sobie przeszkadzaliśmy, nie ma, że ja mogę przez ciebie przejść, tylko ty stałeś no, i ja nie blokujemy. Mogę, bo my się blokowaliśmy, to było bez sensu. Cześć, jakby tam było 5 osób? Zakończona noc trzecia, to nie jest to, na co ci się zapisałeś. Może nie jest za późno, aby się wycofać. No niestety, moi drodzy, jest to gierka we wczesnej alfie, nie mamy noty czwartej ani piątej. Ale jak się pojawi i będziecie chcieli więcej, zostawcie koniecznie 2000 apeczek w górę. Ja komentujcie koniecznie moje filmy, najśmieszniejsze, najciekawsze pojawią się na odcinku. Lista wspierających, dziękuję, jesteście po prostu mega, pozdrawiam. Widzimy się na następnym filmie. Na razie, dzięki, cześć!